Jestem w pociągu 7:54. No, przyszedłem, Majeczka spała w środku i miałem taką szyneczkę jeszcze od pani Danusi z Rybnika. No i jej tu dałem. Wodę ma. No, widać je. No, zapaszek niezbyt przyjemny, od niej zalatuje. No, widać zgłodniała. No, dobrze, że je. Kochani, dobrze, że je. Jedz, kiciulka, jedz. Tą szyneczkę pogniotłem, także ona jest mięciutka. To pójdziesz na dwór załatwić się, kicia? Chyba pójdzie na dwór. Zaraz zobaczymy. Chodź, kicia, chodź. Chodź, Majeczka. Chodź na dwór, kupkę zrobisz. No. O, zaczepiła się. Zaczepiła się pazurem. O, już dobra, odczepiła się. No, jeszcze rozespana jest. Chodź, kicia. No, chodź. No i bardzo powoli schodzi. Chodź, kicia. Chodź, Niunia, chodź, kicia, kicia, kicia. Chodź, kicia, kicia, kicia. Chodź, Majeczka. No dobra, poszło na dwór. Ona poszła. Poszła tutaj na dwór. Zaraz zobaczę.
Nie widzę. Maja, kicia. No patrzcie. Kochani. Zobaczcie. I nie wiem, gdzie jest. Te mam. Moje garfildy. A ona. I poszła i nie wiem, gdzie. Tu jej nie widzę nigdzie. I ona się poszła załatwić. A tutaj chyba, o, tu jest. Tu jest. O. Tutaj. No dobra, niech się załatwi. No dzisiaj ciepławo jest, kochani. Także ją zaraz z rana zawiozę do pana Romańczukiewicza, zadzwonię do kliniki w Stargardzie. Postaram się wszystko jakoś uzgodnić, załatwić.